Dzień dziecka. Radosne święto. Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Zawsze tym inspirowało mnie to zdanie. No jak to jak dzieci? To chodzi o taką niewinność, żeby nie mieć tej pychy. Mój przyjaciel, mój kolega, przyjaciel, był wczoraj w szpitalu, miał operację. Prawda, nie aż taką ciężką, ale miał. I zauważył, że ludzie wykształceni, pielęgniarki, lekarze, tam gdzie był w szpitalu, mimo tego, że mają wykształcenie, że są na takich stanowiskach odpowiedzialnych, zaszczytnych, duże, bardzo duże wykształcenie lekarze mają, chirurdzy. Mimo tego zauważył, że są bardzo skromni. Nie wywyższają się. Nie dadzą odczuć chorym w łóżkach, że są ponad nimi. To zauważył. I od razu w rozmowie uzasadnił to, że powodem jest to, że będąc na co dzień z chorymi, niektórzy nie wychodzą ze szpitala, wchodzą i nie wychodzą już w jedną stronę. Wiadomo, że w szpitalu też ludzie umierają. Choroba, nieszczęście. Też są takie radosne chwile, kiedy się poznaje ludzi. Sam kiedyś leżałem. Bardzo mile wspominam. Taka, można powiedzieć, taki etap w życiu był. Te dni pamiętam szpitalne. Radyjko miałem zapalone. Polecam radyjko w nocy przy łóżku. Radio Maryja słuchałem. I też pamiętam, o sobie powiem, że pielęgniarki jak anioły. Jak anioły. To jest nie do. Jak ta cierpliwość na tych nóżkach. Tup, cały czas ta cierpliwość. Ale wrócę do tematu. No i uzasadnił to, że nie mają w sobie tej wyższości, tej pychy, dlatego że zrozumieli, będąc lekarzami, zrozumieli, że życie człowieka, ciało człowieka jest kruche. Ciało człowieka jest kruche, że wystarczy choroba i już ciało trzeba leczyć, że życie człowieka jest kruche i stąd ta pokora. Anioły. Tak, powiem teraz wprost. Wiem, że pielęgniarki, lekarze, chirurdzy, doktorzy są aniołami. Albo o tym nie wiedzą, zesłanymi aniołami na ziemię. Bo cóż byśmy zrobili bez lekarza? No dzisiaj byłem u dentysty. No mój Boże, co byśmy zrobili bez dentysty? Nic potem gryźć, nic jeść. Jakieś tam potem infekcje. Ropa się zbiera, trzeba. To człowiek by umarł. Ile człowiek zawdzięcza? Po nogach całować, po rękach całować. Tylko panią, która wyleczy ząbka. Może dalej sobie chrupać rzodkiewkę i tak dalej. Albo są aniołami i o tym nie wiedzą, albo wiedzą, ale nie chcą tego pokazywać. To jest tajemnica. Życzę wszystkim lekarzom wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. I wracając jeszcze do Dnia Dziecka. Dzieci, jeśli nie staniecie się jak dzieci, właśnie tą pokorę ma. Nie wywyższać się. Więc dzieciom, pacholętom, dziadkom, jak to się mówi, naszym pociechom przyszłości. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego oblicza pogodnego. A dlaczego mówię oblicza pogodnego? Bo wbrew pozorom wiem, mam trójkę dorosłych dzieci, wbrew pozorom dzieci nie są, jak są małe, tak jakby się wydawało, dziecinni. Zdradzę wam tajemnicę, czasami niektórzy dorośli są bardziej dziecinni od dzieci, bardziej dziecinni. Dlatego teraz składam jeszcze raz wszystkiego dobrego i zaśpiewajmy wspólnie pieśń na Dzień Dziecka. Pieśń na Dzień Dziecka. Ona będzie dla dorosłych, a zaśpiewam jako dziecięca. Ojcze, chwała Tobie, swoje życie składam Tobie. Kocham Ciebie. Wspólnie zaśpiewajmy. Druga zwrotka. Jezu, chwała Tobie. Trzecia. Duchu, chwała Tobie.
I czwarta podsumowanie. Trójco, chwała Tobie. Jest tydzień właśnie po niedzieli Trójcy Świętej. Tak jeszcze powiem, odbicie Trójcy Świętej w przyrodzie. Są czereśnie, drzewo czereśnie. Jest pień, gałęzie i liście. Mamy trzy. Pień, gałęzie i liście. Nawet w tej czeresiące tutaj, wezmę odrywę, tak ono, tak, to jest pucharek czereśni, o, tak, oj, bo się wysypie, tu postawię, akurat pasuje, akurat, o, z trzech części się składa, łodyżka, ogonek, jak to nazywało tego, ogonek, owoc, i w środku jest pestka. Na pewno mi uwierzycie w to, że wszystko jest pestka. Czy mam to udowodnić? Nie, chyba nie. Każdy wie, że wszystko jest pestka. Z trzech części się składa. A zobaczcie, jakie kształty ma. Takie okrągłe, przyjazne kształty. To są czereśnie. Tutaj mam jeszcze truskawki. Jest miesiąc serca Pana Jezusa. Drodzy Państwo, czyż truskawka nie przypomina serce? Zrobimy zbliżenie. Piękne serduszko. Miesiąc serca Pana Jezusa. Zaśpiewajmy pieśń. Ojcze, chwała Tobie. Ojcze, chwała Tobie. Swe życie składam Tobie. Teraz będzie Jezu, chwała Tobie. Jezu, chwała Tobie, swe życie składam Tobie, kocham Ciebie. Duchu, Duchu, chwała Tobie, swe życie składam Tobie. Trójco, chwała Tobie, swe życie składam Tobie, kocham Ciebie. Pięknie, dziękuję za wspólny śpiew. Chciałem to nagrać dopiero w niedzielę, bo miałem ostatnio wczoraj nagranie, zakończenie miesiąca maryjnego. I diabełek mówi mi do jednego ucha: Stasiu, po co byś znowu nagrywał? Tyle jest różnych filmów, mają co innego do oglądania. Odpocznij sobie, nagrasz to w niedzielę. O tym, że z trzech części się składa czereśnia. To powiedział diabełek. A aniołek mówi tak: Stasiu, nagraj na chwałę Bożą, bo jaka masz pewność, że do niedzieli dożyjesz? No wiadomo, życzę wszystkim zdrowia sobie także, ale pewności nie mam. A jeżeli nie dożyję i potem będę już w wieczności na tych niwach, na tych łąkach, mam nadzieję, Panie Boże, dopomóż. Prowadź mnie tak, żebym tam był. Przy Tobie, blisko, za niłami, za nielicami. Jak tam, nie wiem dokładnie. I aniołek mówi: Stasiu, nie wiadomo, czy tam dożyjesz do tej niedzieli. Co będzie nagrane, to nagrane, byś się potem u góry cieszył, że to nagrałeś. Chwała Panu. Niech Wasze oblicze, niech radosne będzie Wasze oblicze, tego sobie i Wam życzę. Dziękuję.